nikogo na spieszącym się świecie. Ci dwaj panowie przepijają też naszą przyszłość i nasze pieniądze. Źle wykonanym towarom muszą teraz zaglądać do wnętrza ci, którzy je wyprodukowali. Porozumienie ministrów przemysłu maszynowego i handlu wewnętrznego zobowiązało fabryki do odbierania ze sklepów uszkodzonych artykułów, aby je naprawić na własny koszt. Po całym kraju krążą zespoły monterów, starając się przywrócić dobre imię niejednemu znakowi firmowemu. Chodzi nie tylko o wady fabryczne. Jak wiedzą nabywcy adapterów i aparatów radiowych, delikatny ten sprzęt jest często magazynowany w nieodpowiednich warunkach, niszczony podczas transportu. Handlowców i producentów pobudzono do większej troski o przeznaczone na rynek wyroby przemysłu maszynowego. Mamy nadzieję, że do tej pożytecznej akcji przyłączą się inne resorty. Już król Sobieski pod Wiedniem gustował w tym napoju. Szkoda, że nie doczekał epoki ekspresów. Nasze bary kawowe przeszły na bazę najwyższej techniki. Niestety walka o nowe toczy się ze zmiennym szczęściem. Tak zwana kawa po polsku nadal nam grozi. A co z ekspresem? Zepsuty. Nieczynny. Chwilowo nie działa. Na razie w naprawie. Śrubki brakuje. Ciężkie pieniądze wydaliśmy na zakup ekspresów i oto rezultaty. 90% kawiarni wróciło do piastowskich metod parzenia. Złośliwi mówią, że w ten sposób łatwiej nabrać klienta. Trzeba będzie uruchomić wyższą szkołę inżynierii ekspresowej, bo psuć każdy potrafi, a naprawić nie ma komu. Tak, to prawda. Kochamy pracę. Lubimy patrzeć, jak inni pracują. Mikrofon Kroniki ustawił się przy tak zwanej szwedzkiej dziurze, gdzie szwedzkie przedsiębiorstwo buduje hotel w centrum Warszawy. Posłuchajmy. Chwili idę po drodze, bo idę służbowo dalej do pracy. Chcę zajrzeć do domu harcerza. Szłem z ministerstwa, bo robiłem te regulacje rezerwarki. Życie się toczy tak szybko, że coś trudno można to załatwić w tej stolicy. Przyjechałem zabrać aparaty bezpieczeństwa. Wtedy przechodzę, tylko jak mam wolne godziny, to patrzę. A tu dzisiaj przechodzę akurat trzeci raz i też przyglądam się na to. No. Godzinkę nieraz postawię sobie, pół godziny, prawda? Tak, choć po pół godziny spędzam tutaj czas, żeby się przypatrzyć, jak ta praca przebiega. Zasadniczo flegmatycznie, jak widać po pracy. Patrz pan, takie młode już Szwedy. Lubię popatrzeć na Szwedów. No owszem. Szwedzi? Bardzo pomysłowi. Zaiste dziwni są ci Szwedzi. Nic, tylko pracują. Spojrzenie z okna na jedną warszawską budowę. 12 marca 1965. Rozpoczęto wykopy pod fundamenty. 29 marca. Zima, trudne warunki. Kwiecień. Z wiosną wszystko rusza z kopyta, aż serce rośnie. 1 maja, święto pracy. 20 maja, pełna mobilizacja. Już stoją oszalowania. 17 lipca, już bardzo dużo desek. Pogoda nie dopisuje. W sierpniu, frekwencja w pracy płynna. Od 6 do 3 robotników. Sierpnia, na budowie inspekcja, ocena postępów, podsumowanie. 31 sierpnia, robota w re, rośnie nowa Warszawa. 21 września, coraz więcej desek. 1 października, tyle desek, że trudno dostrzec ludzi. Koniec października. Już jesteśmy na pierwszej kondygnacji. Wszystko szło świetnie, ale właśnie w tym roku wcześniej spadł śnieg. Walenty zmiata. Listopad.
Śnieg pada. Śnieg uprzątnięty. Walka z przeciwnościami natury trwa w listopadzie, w grudniu, w styczniu. Tak minęła zima. Marzec 66. Już wyjechały taczki, ale znów kapryśna wiosna krzyżuje wysiłki. To już drugie majowe święto. Jak ten czas leci? 15 czerwca. Widoczne trudności z siłą roboczą. Płynność kadr. 4 lipca. Trudności przełamane. Są ludzie. Ochoczo polewają się wodą. Gazety doniosły o ważnej uchwale Kermu. Postanowiono przyspieszyć budowę ściany wschodniej. Będzie gotowa już w roku 1970. Jesteśmy więc na półmetku dziennika budowy. Dla doświadczonego kierowcy wszystko jasne. Droga główna podporządkowana, pierwszeństwo dla pojazdów szynowych. Trzeba mieć jednak duże zdolności pedagogiczne, aby całą tę wiedzę przekazać uczniom. Na kursach kierowców przepisy ruchu są postrachem, zwłaszcza dla pań. Ale potem bardziej je pamiętają i szanują niż mężczyźni. I wreszcie pierwsza jazda. Jakieś złośliwe krasnoludki zadomowiły się w sprzęgle i nie pozwalają płynnie ruszyć. Najgorsze, że właściwie nie wiadomo, dlaczego samochód w ogóle jedzie. Dość jednak złośliwości. Kobiety, gdy już opanują te sekrety, są bardzo dobrymi kierowcami. Czasem tylko noga sama naciśnie gaz zamiast hamulca. Na kursach loku amatorskich i zawodowych panie zajmują już połowę miejsc. W przyszłości mężczyzna jako osobnik zdegenerowany i prymitywny zostanie niewątpliwie wyeliminowany z ruchu ulicznego. Uśmiechnięci milicjanci pozostaną na skrzyżowaniach sam na sam ze zmotoryzowanymi kobietami. Synulki, proszę panią, są? Cztero jajeczka. Nie ma takich rzeczy. A co moje reszty? Proszę. Czy są wątpię w puszkach? Nie ma, proszę pani. A kiedy będą? Nie wiem. Dzień dobry, panie, czy z Lindol dostanę w płynie? Nie, proszę pana. Dobry, czas maligna do prania. Nie ma, córeńko. Słyszałam, czy są salowe kośmidry? Nie ma, to w sklepie żelaznym u nas. Czy są synulki czterojajeczne? Nie ma. Nie ma? Nie ma, proszę pana. O, to szkoda. A kiedy będą? Nie wiem. Czy są kalibraki w sklepie? Synulki czterojajeczne, stalowe kośmidry, maligna do prania i wątpię w puszkach to oczywiście towary zmyślone. Ale w sklepach sprzedawcy się nie dziwili. Nie ma także i tych towarów, które reklamują się na lewo i prawo. Tygodnik Polityka podał, że połowy towarów reklamowanych w prasie nie ma w handlu. Szkoda papieru i pieniędzy. Reklama dobra rzecz, ale trochę zdrowego sensu też nie zaszkodzi. Jak wam kumie będą mówić, że człowiek ze wsi źle się czuje w stolicy? Nic nie wierzcie. Od pierwszej chwili czułem się jak w domu. Samo lotnisko, nawet to zagraniczne, swojskie, przytulne, nie za duże, żeby człowieka nie przygnębić. Jak się z lotniska do miasta jedzie, też znowu nie taka różnica z tym, do czego od maleńkości żeśmy przywykli. Urodzaje latoś były dobre. Pięknie obrodził agrest. Ziemie w Warszawie są różne, pszennych mniej, więcej ziemniaczanych. Po wodę czasem dalej się chodzi jak u nas. Z tym gadaniem o innym miejskim życiu to dużo przesady.